Siema, dzisiaj jesteśmy z Filipem. Ostatnio jak byliśmy u Filipa i Bartka, mogliście zobaczyć filmik o RX-7, który tutaj jest na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o czymś innym. Siema Filip. Siemanko. Co to jest za wóz? Wiesz co, to jest nasz Nissan 370Z w wersji Nismo V1. Zarobiliśmy go jako Stensowóz. Dobra, to od razu na wstępie pierwsze pytanie. Czym się różni wersja Nismo od zwykłej? Wiesz co, wersja Nismo jest, powiedzmy, bardziej sportową wersją tradycyjnej Zetki. Ma rozpórki, różnią się tam delikatnie silniki, przede wszystkim głowice, ma więcej koni. A jaka to jest różnica? Wiesz co, w granicach 30-40 koni, coś koło tego. A z zewnątrz bodykit, zderzaki coś są? Tak, tak. Wiesz co, zderzaki się całkiem różnią, oczywiście też wydechy. Mimo wszystko my i tak wprowadziliśmy kilka zmian. Zostawiliśmy seryjne zderzaki tylni i przedni, ponieważ linia tej Nismo naszym zdaniem jest i tak już na tyle piękna, że nie trzeba jej zmieniać. Natomiast przeszła szereg modyfikacji wizualnych. Zacznijmy właśnie od tych modyfikacji. Jakie po kolei mógłbyś wymienić modyfikacje z zewnątrz, jakie zostały wprowadzone? Tym najbardziej rzucającym się w oczy, no to na przykład są felgi Worki VS XX. 7,5 cala to masz kurwa. Interesuje się, zamknij mordę, z przodu mamy szerokość 9,75 cala, z tyłu 11. 11 cali, to mega dużo. Jak w Zetce to się mieści bez problemu? No bo one są masywne z tyłu, nie? Tam... No, delikatnie trzeba było zejść niżej, żeby te koła dostały więcej kątu i schowały się faktycznie w te nadkola. I mimo wszystko delikatnie wystają, ale moim zdaniem to jest odpowiednia szerokość. Na oponach jakiś, bo widzę, że jest naciąg. 2,85. Zetka jest posadzona na BC Racing. Także też z wyższej półki zawieszenie, skręcone na dół, bardzo nisko. Ile teraz ma prześwitu w takim najmniejszym miejscu? Wiesz co, najniższy myślę, że to będzie wydech i około 4-5 cm od ziemi. No to mega nisko. A jak się nim jeździ, tak wiesz, na co dzień można powiedzieć? Po prostych drogach wygodnie. Okej, a nie po prostych? Ale wiesz co, no, trzeba się liczyć, że się gdzieś tam tym wydechem zahacza, czasami przednią dokładką. Jebać R-Ride, tylko gwint. Dobra, to jak już przy kołach jesteśmy, to powiedz mi, jakie to są hamulce. Nie są seryjne, są wstawione stoptechy. Dość agresywna kombinacja. Tarcze są wentylowane, nacinane zarówno na przodzie, jak i na tyle. Z przodu są te, powiedzmy, nismowskie, które się różnią też od tradycyjnej Zetki, Akebono, 4 tłoczki, z tyłu mamy po 2 tłoczki. Jak to hamuje teraz? Jest różnica między seryjnym zestawem? Jest różnica, tak jak mówiłem, są dużo bardziej agresywne. To powiedziałeś, że różni się też mocowo, tam powiedziałeś około 30 koni, chyba wspomniałeś? Tak jest. Kurwa, jeszcze spadł. Zamocowany. Pod maską tak naprawdę niewiele się różni, jeżeli chodzi o wygląd. Na pewno ten kolor czerwony, jest napis Nismo na rozpórce oraz te dodatkowe zastrzały tam na rozpórce, tak. A tak to rozpórka jest taka sama, tylko bez tych... Rozpórka jest dokładnie taka sama, poza tymi zastrzałami. Pod maską tak naprawdę nie różni się to więcej niczym, tak? Poza tłoczkami do podnoszenia, zamiast tradycyjnego. No dobra, ale to czym zrobili te dodatkowe 30 koni? Programem samym? Nie. W głowicach podobno są jakieś delikatne różnice. Niestety nie powiem ci dokładnie jakie. Na poprzednim odcinku w Chaserze był taki zajebisty, fajny stożek. On się nie trzymał w ogóle, ale pomijmy. On ci tak lata tam cały czas? Tak. Czemu u ciebie akurat są seryjne doloty? Założeniem tego auta był przede wszystkim stensowóz. Są za to wkładki KNA, także może ujmują 5 koni, ale za to są. Czyli trochę sportowy jest. Trochę sportowy jest. Dobra, no to zamykaj machę. Przejdziemy jeszcze na tył. Opowiesz mi, bo w Zetkach jest jedna bardzo ważna rzecz. Wydechy. Wszyscy zeciarze chwalą się swoim wydechem, więc co to jest za wydech? Wszyscy zeciarze, więc ja, to jest wydech Nvidii, przy czym no ja nie strzelam z wydechu. To nie jesteś zeciarzem, no to jak? No dobra, czyli korona z głowy spadła. My stawialiśmy raczej na to, żeby wydech miał fajny dźwięk. No kurwa, nie mówię. Nie mów, że pan. Padł? Ale czekaj, bo teraz... W ogóle nie reaguje. Znowu zepsułeś samochód, Konrad. Test.
Dobra, słuchaj, to przejdźmy do środka, bo tam widziałem, że najwięcej się dzieje. Jak montowałem GoPro, no to widziałem fotele. Na pewno to nie są seryjne fotele. Na nie wmówisz mi tego. Nawet Nismo takich chyba nie miało. Co to za fotele? Od nich zacznijmy. Wiesz co, są to fotele Braidy. Były dokupione, nie są seryjne faktycznie. Mhm. Dają bardzo fajne czucie samochodu. Czuć tak naprawdę każdy jeden zakręt. Ta kierownica też, bo pierwsze co mi się rzuca w oczy po otwarciu drzwi, te wstawki, które masz tam, to też na pewno nie jest seria. Kierownica była przerabiana, jest to forged carbon, prawdziwy, nie naklejki. Do tego są czerwone droginki i czerwone przeszycia. Wygląda to super, szczególnie ta kierownica mi się podoba. Co jeszcze się tu kryje w środku? Co możesz powiedzieć? Co jest zmienione? Jest rozpórka dołożona Varisa, tak zwany harness bar. On dodatkowo usztywnia całe auto. I trzyma paty, nie? Dokładnie. Jest harness barem, czyli miejscem do mocowania czteropunktowych pasów Williamsa. Dodatkowo jest przedłużona gałka do zmiany biegów. Jest wykonana z tytanu. Rzuciłeś mi sobie wyzwanie takie, że nie wysiądę z tych kubełków. Mogę wsiąść, spróbować jak to się uda. Dobra, siadamy tak. O kurde, mam za dużą dupę chyba do tego trochę. Ale siedzi się fajnie, tak? Obudowany jesteś cały. I jak na kubełek to wygodny jest. Dobra, to teraz wysiądź. Mówisz, że będę miał problem. Ale nikt nie przewidział, że mi dupa utknie tam. Jakby z samym wysiądnięciem problemu nie było, ale chyba mam za dużą dupę i po prostu się sklinowałem w nim. Ale nie, mega fajne i mega wygodne. Jeżeli się obędziesz z tym kubłem, to wsiąść, wysiąść też nie będzie problemem. Naprawdę jazda i czucie tego auta to zmienia wszystko. Czy masz jakąś najciekawszą historię związaną z tym autem? Historii mam dużo, ale w sumie najciekawsza wiąże się z wadą tych modeli. Czyli z urywającym się koszykiem pompy paliwa. Jechałem kiedyś do Rzeszowa autostradą, nagle zaczęła tracić moc. Myślę sobie, no paliwo, nie? Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. Okay. Także pół godziny spędzone na grzebaniu, szukaniu, co może być. Jak się okazało, właśnie brakło po prostu paliwa. Ale to nie? Wtedy na wskaźniku ci nie pokazuje, że nie masz paliwa? No, właśnie, pokazuje, bo razem z pompą paliwa jest wskaźnik i pokazywało mi, że miałem połowę baku. No to niezłe jaja, jedziesz sobie, masz pełny bak, zadowolony, a tu nagle wachy nie ma. A tu nagle boom, nie? Bartka czekała wycieczka około 120 km, bo o, no to, ale bo nie to i tak szczęście, wachy. Że w miarę jeszcze 120, a nie no. Gdzieś na drugim końcu, nie? Bo wtedy dymać sobie z kanistrem tam na stację, no to słaba opcja. Widzę, że masz jeszcze licznik w milach i w kilometrach. Powiedz, skąd jest w ogóle auto? To chyba zdradza, skąd jest auto. Trochę tak. Przypłynął do nas z za wielkiej wody, z Ameryki, teraz w Polsce od paru ładnych lat. Ciężko jest sprowadzić auto z Ameryki? Wiesz co, nawet nie, jeżeli wie jak się to zarobić, no i jest to opłacalne po prostu, warto sobie sprowadzać auta ze Stanów. Większość ludzi, którzy nie wiedzą jak się sprowadza samochody ze Stanów, są przerażeni trochę kupnem auta ze Stanów, że ono było nie wiadomo jak rozbite po prostu. My sprowadzamy auta ze Stanów, które miały delikatne wypadki. Nie lubimy po prostu spędzać dużo czasu na naprawach, robimy to też z głową, wszystko jest na oryginalnych częściach składane. Okej, okay, także czyli robicie to ze sztuką, a nie na sztukę. Tak, tak. Zdecydowanie robimy auta pod siebie. Jeżeli sprowadzacie auto, to pewnie też je sprzedajecie. To też jest na sprzedaż? Tak. No to przejdźmy do pytań od widzów, bo kilka się ich zebrało. Jak tam magistrala olejowa? Takie padło pytanie. Super pytanie i faktycznie to jest jedna z najważniejszych rzeczy do zrobienia w przedliftowej wersji Zetki. U nas też jest to zrobione. Czy ciężko jest być zeciarzem i strzelać z wydechu? Ciężko mi odpowiedzieć, ponieważ jak już wspominaliśmy, nie jestem zeciarzem i nie strzelam z wydechu. No także wszyscy zeciarze strzelają z wydechu. No. Pozdrowienia i mordo. Czy wsadziłbyś turbo czy kompresor? Fajne pytanie. Zależy do czego by miało być. Jeżeli do jazdy na co dzień i miało sprawiać więcej fanu, to myślę, że kompresor. Natomiast jeżeli celowałbym w jakieś moce, tor, to myślę, że jednak turbo. Czy możesz porównać prowadzenie się 370 do jakiegoś innego samochodu? Mógłbym porównać na przykład do Supra GR, tylko że Supra GR znowu jest dużo nowszym samochodem i zdecydowanie tu jest na Suprę. Natomiast tak jak mówiłem, na przykład te kubły dużo zmieniają i warto jest zainwestować w kubełki do tego auta, ponieważ
czujesz tak naprawdę wszystko w tym zakręcie i osobiście bardzo dobrze mi się jeździ tym autem. Dobra, Filip, ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, bo widziałem tam u Was na podwórku, że jeszcze trochę tam aut jest fajnych do ogrania i się budują powoli. Także na pewno jeszcze się spotkamy. A Wam, słuchajcie, dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Zostawcie jakiś komentarz, może jaki kolejny samochód mamy ograć, może że znowu mamy odwiedzić Filipa. Piszcie śmiało. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!